Dobry pasterz. Dawid był pasterzem, ale gdy Bóg na niego patrzył, widział w nim króla. I tak właśnie się stało. Gdy Dawid dorósł, został królem. Wielkim królem. Miał serce podobne do serca Boga. Pełne miłości. To nie znaczy, że był doskonały. Czasami postępował okropnie. Doszło do tego, że zamordował pewnego człowieka. Dawid narobił w swoim życiu wielkiego bałaganu. Jednak Bóg potrafi uporządkować nawet najgorszy bałagan i wykorzystać go w swoim planie. Panie, potrzebuję Twojego serca, modlił się Dawid, bo moje serce jest pełne grzechu. Oczyść mnie od środka. Bóg wysłuchał modlitwy Dawida. Wybaczył mu i złożył mu obietnicę. Sprawię, że będziesz wielki, Dawidzie. Pewnego dnia w Twojej rodzinie przyjdzie na świat król, który leczy cały świat. Czy wiesz, że Dawid skomponował muzykę i pisał pieśni? Te pieśni były tak dobre, że znalazłyby się na szczytach list przebojów, gdyby takie listy wtedy istniały. Pieśni Dawida są jednocześnie modlitwami. Nazywamy je psalmami. A ten konkretny psalm nosi tytuł Pieśń o dobrym pasterzu i jest numerem 1 na liście psalmów wszechczasów. A brzmi tak. Bóg jest moim pasterzem, a ja jestem jego małą owieczką. Karmi mnie i prowadzi, troszczy się o mnie, mam wszystko, czego mi trzeba. W głębi serca czuję wielki spokój, jakbym leżał na miękkiej zielonej trawie, na łące nad brzegiem strumyka. Nawet kiedy idę przez ciemne, straszne i odludne miejsca, nie boję się, bo mój pasterz wie, gdzie jestem. On jest ze mną, chroni mnie, ratuje mnie, dodaje mi siły i odwagi. On przygotowuje dla mnie wspaniałe rzeczy, specjalnie dla mnie, wszystko, o czym marzę. On napełnia moje serce wielką radością, tak wielką, że chcę się z nią dzielić innymi. Dokądkolwiek idę, wiem, że Bóg będzie zawsze ze mną. Ze swoją nieustającą, wytrwałą, nieprzemijającą, wieczną miłością. Bóg dał Dawidowi tę pieśń, żeby śpiewał ją ludziom. Tak by wszyscy wiedzieli, że Bóg ich kocha i że zawsze będzie się o nich troszczył. Tak jak pasterz troszczy się o swoje owce. Przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg zrobi coś, co zainspiruje ludzi do skomponowania tysięcy nowych pieśni i piosenek. Bóg pokaże ludziom, jak bardzo ich kocha. Będzie to największy i najwspanialszy dowód Jego miłości. Bóg ześle na świat innego pasterza, o wiele większego niż Dawid. Nazwą go dobrym pasterzem. Ten pasterz zaprowadzi wszystkie Boże owce z powrotem tam, gdzie od początku było ich miejsce. Blisko serca Boga.